Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. W czasie, gdy Mateusz Morawiecki układa ostatnie puzzle w swojej fantomowej większości parlamentarnej, na drugim politycznym planie dzieją się równie osobliwe i interesujące rzeczy. Po dłuższej przerwie pojawił się Tomasz Kaczmarek, tak zwany agent Tomek, który stwierdził, że chce ubiegać się o status świadka koronnego, przekonując, że ma bardzo dużo do powiedzenia na temat swoich dawnych przełożonych z PiSu. Jest także sprawa Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, której działanie doskonale wpisuje się w zasadę złote, a skromne. Skromne, bo takie były jej dotychczasowe osiągnięcia. Złote, bo bardzo dużo podatników kosztowały. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. Witają Was bardzo serdecznie dziennikarz śledczy Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I tradycyjnie zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. No, Tomasz Kaczmarek, czyli agent Tomek, jest bezlitosny dla swoich przełożonych. Czy takie wynurzenia można w ogóle traktować poważnie? No bo sytuacja wygląda w tej chwili tak, że ani jedna, ani druga strona tego sporu nie zasłużyła chyba na szczególne zaufanie przez lata. To jest bardzo ciekawy case, sprawa, o której warto rozmawiać, ponieważ agent Tomek to jest taki, bym powiedział, już wylniały list polskich przykrywkowców i ludzi służb. Ale na pewno, drodzy państwo, można powiedzieć, że takich agentów Tomków, którzy nie są wylniałymi lisami, którzy mają dużo bardziej jasne karty i nie mają takich różnych ciemnych plam w życiorysie. Przypomnę, że mimo wszystko agent Tomek był w trudnej sytuacji, tłumacząc się z dziwnych zakupów na fundacje, które robił. I też ja mam, jak mówię, pamięć niestety trochę lepszą niż złota rybka i pamiętam też, w jaki sposób on się zachowywał wtedy, kiedy był zarówno oficerem CBA, jak i później posłem. Wiem, ile razy zmieniał zdanie, ale jeżeli ma jakieś dokumenty w sejfie, a mówi, że ma i przynosi. Ile razy już słyszeliśmy o takich dokumentach. No tak, i to jest właśnie problem, tak? I tutaj brakuje transparentności, ale w ogóle problem, jaki staje przed tą ekipą, to jest potrzeba jak najszybszego udowodnienia, że te rozliczenia są w stosunku do PiSu jak najbardziej realne, bezkompromisowe i że mają pełną determinację. Bo wielu z państwa na pewno spotyka się z takimi opiniami, że wiadomo, pogadają sobie, a potem będzie jak zwykle. No, nie znajdzie się ktoś, kto powinien zagłosować za Trybunałem Stanu, za jednym czy drugim i tak dalej. I to w zasadzie buduje w społeczeństwie takie wyobrażenie polityków jako pewnej kasty rzeczywiście, która tak naprawdę, jak to jest, kto nie wyłupie oka sobie nawzajem, Słuchaj, to jest jedna rzecz, ale przecież... Albo łba nie urwie. Jest jeszcze słynna teoria spiskowa, którą na przykład podziela Konfederacja i Konfederacja często przypomina o tym, że porozumienia okrągłostołowe i te na początku lat 90. polegały na tym, że się wszystkie ówczesne mainstreamowe środowiska polityczne umówiły, że jak jedna ekipa będzie rządzić, to zostawi w spokoju tę drugą i tak na zmianę. Także tam jak rządzi Platforma, to nie rozlicza PiSu, jak rządzi PiS, to nie rozlicza Platformy. Bo to jest takie płakanie na rzecz narracji, która trafia. Ale fakt jest taki, że PiS nie rozliczył polityków Platformy. Bo miał kiepskich ludzi. Nie zrobiono przez 8 lat tutaj właściwie nic. Przecież pamiętamy w przestrzeni publicznej przez lata i przed 2015 rokiem padały oskarżenia o zdradę stanu, jakąś kolaborację, kondominium niemiecko-rosyjskie i tak dalej, i tak dalej. Właściwie wylano wszystkie najmocniejsze polityczne oskarżenia pod adresem ludzi Platformy, w tym Donalda Tuska. No i cóż zrobiono przez te 8 lat? Żadnych zarzutów Donald Tusk nie usłyszał. Nawet jeżeli mówimy o tych wpływach rosyjskich, no to jeżeli one były, to co robiły nasze służby specjalne? No jeśli chodzi o nasze służby i Rosję,
to ja mógłbym zrobić cykl w ogóle o takich zaniedbaniach i dziwnych decyzjach, więc odsyłam do tekstów Grzegorza Rzeczkowskiego czy książek Tomasza Piątka, tego jest masę. I zresztą jeżeli były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Pytel czy też generał Nosek mówią, że w zasadzie dwóch dziennikarzy śledczych robi robotę za cały kontrwywiad, no to to fantastycznie świadczy, oczywiście w cudzysłowie. Ale wróćmy do agenta Tomka. Agent Tomek. Jaka jest jego wiarygodność? Taka, jakie ma dokumenty. Bo dla mnie jego słowa mają, jeżeli nie ma popartych ich innymi dowodami, są bardzo średnie i powiem szczerze, że ja bym się tak na nim nie koncentrował, bo oczywiście on będzie się starał teraz o statut świadka koronnego. Tyle, że każdy, kto rzeczywiście zajmuje się historią tej instytucji, którą wprowadzono jeszcze za czasów CBS-u, powołania i walki z mafią pruszkowską, to wie, że na dziś ta instytucja jest kompletnie skompromitowana. Już nie będę mówił o rapowych różnych gwiazdach jak Bonusie, który bardzo szeroko jest wspierany przez to środowisko artystyczne, ale było więcej dziwnych bardzo osób, które były pomawiane przez świadków koronnych i nie było tak naprawdę nigdy podsumowania i rozliczenia tego. Nie wiem, czy wiesz, albo to już mało kogo interesuje po tylu latach, ale niedawno został uniewinniony niejaki pan Patyk, który był kiedyś złodziejem samochodów i nagle, nie wiadomo za bardzo dlaczego, został wskazany przez jedną z prokuratur jako ten, który miał zabić generała Papałę, czyli szefa policji byłego wtedy już, kiedy został zamordowany. Więc takie, ja myślę, że czeka nas dyskusja wielka o świadkach koronnych i w ogóle o podejściu do tak zwanych sygnalistów. Ja nie wiem, czy też państwo pamiętają, ja niestety pamiętam, że sam Mariusz Kamiński swego czasu razem z Wąsikiem lansowali taką właśnie ustawę, która miała przywrócić transparentność, miała być pewną formą realizacji dyrektywy unijnej o sygnalistach i później gdzieś ona przepadła w mroku dziejów. No i przepadła, mówi się o tym, że miała pomóc bardzo w wyciąganiu różnych osób, które by obciążały polityków konkurencji w wyborach samorządowych, bo to przed poprzednimi wyborami samorządowymi było, więc trzeba na to uważać. Takich agentów Tomków będzie dużo więcej. Ja przypomnę na przykład Wojciecha Janika, byłego oficera CBA, który miał, jak to powiedział były szef CBA, licencję na zabijanie, czyli takie super uprawnienia, jeśli chodzi o oficera CBA, który robił dochodzenie w sprawie burdeli na Podkarpaciu, gdzie mieli bywać prominentni politycy i to wcale nie jednej opcji. I wokół tego była wielka awantura, ujawniliśmy to w Radiu Z. Nigdy tej sprawy nie wyjaśniono, na pewno nadaje się na komisję śledczą również. Wiemy już, że teraz są trzy komisje i tam się będą pojawiały różne osoby. Ja sam znam bardzo ciekawych świadków, którzy mogliby powiedzieć o zupełnie nieznanych faktach dotyczących na przykład wyborów kopertowych, które stały się później zarzewiem wielkiego konfliktu i doprowadziły do dramatycznych sytuacji z Jarosławem Gowinem, który postawił sobie za cel, żeby tych wyborów nie było. Więc ja wracam, drodzy państwo, do tego, o czym mówiłem wiele razy. To nie jest tak, że my możemy dzisiaj mówić o największych aferach PiS-u. Te największe afery dopiero zostaną ujawnione. No przed tymi trzema komisjami śledczymi, które mają zostać niebawem powołane, raczej Tomasz Kaczmarek nie stanie, bo jego zaangażowanie aż tak chyba daleko nie sięgało. Z nim było trochę tak, że jedna sprawa to jest praca w służbach. A chcesz, żebym opowiedział jego historię? Tak, tylko robię to tytułem wstępu. Jedna rzecz to jest praca w służbach i oczywiście możemy dyskutować na temat tego, czy metody, które stosował, bądź które mu zlecano, które przeprowadzał, były godziwe czy niegodziwe, moralne, niemoralne i tak dalej. To jest już kwestia pewnego polityczno-filozoficznego osądu. No ale później Tomasz Kaczmarek został posłem. No i czego jest znany jako poseł? I legitymizował przecież politykę swoich przełożonych w tym czasie, w dalszym ciągu. Więc to są te czarne chmury, które moim zdaniem szczególnie nad nim wiszą. No a co z tym cytatem? Bo wiem, że przygotowałeś sobie taki krótki cytacik z wywiadu Rzeki z Tomaszem Kaczmarkiem.
Tak, bo ja lubię czytać te książki i pamiętam, co tam jest, i potem wracam do nich po latach i zupełnie inaczej wyglądają. I oto chciałem ci przypomnieć książkę z 2010 roku, czyli 13 lat temu. Jeszcze, ale powiedz mi, to jeszcze wtedy Tomasz Kaczmarek był po tej drugiej stronie. Tak, jeszcze wtedy bronił swoich wszystkich ustaleń, mówił o tym, że ci, którzy kwestionują różne operacje, w których uczestniczył, bronią siebie, bo są nieuczciwi i mogą kłamać nawet w związku z tym, że są podejrzani o różne rzeczy. Przypomnę, że później w wywiadzie dla TVN-u, w takim odcinku Superwizjera, który zrobił między innymi dziennikarz Maciej Duda, on opowiadał bardzo dużo o kulisach swoich akcji i przepraszał osoby, które inwigilował, co było nieco kuriozalne. To świeższe, ale to jest ważne bardzo. No i przepraszał te osoby, które inwigilował, ale zawsze w nim było takie szelmostwo, bym powiedział, i pewna dezynwoltura, która no, nie dała się ukryć, szczególnie kiedy był w Sejmie. No i dzisiaj tak ta jego skrucha dla mnie, który jakby obserwuje jego działalność od lat, jest dziwna. I tutaj jeszcze jedna rzecz. No czy bo... dziwna, czy jest niewiarygodna? Znaczy, no ty, Boże, no ja mówiłem często, że Kmicic musiał być Babiniczem, żeby oczyścić swoje imię, ale później został bohaterem. Już nie mówię o księdzach robakach, ale też takie. Tak, ale ten cytat, który chcesz za chwilę przedstawić, który ujawnia, no, moim zdaniem, bo ja też się z nim oczywiście zapoznałem przed programem, on ujawnia pewną autentyczną naturę chyba Tomasza Kaczmarka, niezależnie od tego, po jakiej stronie w danym momencie się znajduje. Świetna obserwacja znowu, Błażeju, dlatego, że to nie jest nawet kwestia jednego Tomasza Kaczmarka, bo to jest fragment akurat strona 219-220, żeby tutaj dopełnić warunków rzetelności, to tam on mówi o ważnym problemie, który jest znany niestety od dwóch dekad, czyli oficerowie służb i ludzie, którzy wykonywali ważne działania dla państwa na różnych stanowiskach, po zmianach ekip rządzących albo po emeryturach są po prostu zostawieni samym sobie. I to jest bardzo poważny problem, który narasta i którego no, takim emblematycznym przykładem jest agent Tomek, który najpierw był policjantem, później został przygarnięty przez Kamińskiego do tworzonego przez niego biura, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Był przykrywkowcem. No i powiem szczerze, te jego działania jako przykrywkowca, ja słyszałem od ludzi, którzy uczestniczyli między innymi w akcji specjalnej przeciwko Michałowi Seweryńskiemu, jak to wyglądało. Bo nie wiem, czy wiesz, tacy agenci, którzy wykonują prowokacje, najczęściej są okablowani i to wszystko słychać. I to potem te nagrania z operacji są słuchane. No, były takie legendy między innymi o panu Wąsiku. On nigdy do końca tego nie zdementował, że on słucha w czasie bieżącym nawet pewnych operacji. To dawno temu było. Ale dlaczego o tym mówię? No dlatego, że moi informatorzy bardzo wiarygodni mówili o tym, jak agent Tomek działał w myśl zasady cel uświęca środki. I w trakcie tej operacji przeciwko Seweryńskiemu no po prostu łamano prawo, tak? Po to, żeby na siłę wepchnąć łapówkę i mieć jakikolwiek sukces, wbrew wszelkim procedurom, robiono bardzo złe rzeczy. I to było takie coś, co było grzechem pierworodnym CBA i w ogóle PiS-u, że PiS kreował pokusę, gdzie nie było żadnych, nigdy nie wskazano żadnych podstaw, żeby zająć się tą czy inną osobą. Tutaj akurat mam na myśli Beatę Sawicką. I otóż, zobacz, on potem jest przygarnięty pod skrzydła PiS-u, dostaje immunitet, jest gwiazdeczką, rozczarował wiele moich koleżanek, powiem trochę złośliwie, bo nie wiem, czy wiesz, ja go poznałem jako pierwszy dziennikarz, ponieważ rozmawiałem często z Beatą Sawicką i ona mnie przedstawiła jemu. Jeszcze wtedy był jakimś tam jej przyjacielem, kumplem w interesach. I on tam właśnie pięknie się uśmiechał i wszystkie dziewczyny, potem dziennikarki przychodziły do mnie i mówiły, on naprawdę taki przystojny. Więc potem były trochę rozczarowane, no ale nie będę się tego czepiał, bo to nie chodzi o wygląd, tylko miał taki nimb amanta, super przykrywkowca. A tymczasem nawet w świetle tego, co on mówi w tej książce, no można zaryzykować takie stwierdzenie, że dopadła go taka choroba ludzi, którzy być może na
nawet uczciwych na początku, którzy zwalczają przestępczość, widzą, jak przestępcy mają dużo różnych luk, furtek i jakie fortuny tak naprawdę działają. I taki facet, który zarabia, nie wiem, 10 tysięcy, widzi, jak łatwo można zarobić na lewo i uniknąć odpowiedzialności, biorąc kusi, miliony, tak? To kusi. No i co nam mówi o tej sytuacji Tomasz Kaczmarek w 2010 roku w książce? Mówi o tych przykrywkowcach właśnie, że oni zostają sami sobie zostawieni i często przechodzą właśnie na stronę świata przestępczego. To Odwróceni nawet był taki kiedyś film i o tym się też mówiło, o tych, jak policjanci wchodzą w różne relacje, czy Pitbull, to są rzeczywiście serial, filmy, serial. I to rzeczywiście autentyczny, bardzo dobrze, zresztą też tam główny bohater Despero jest wzorowany na przykładzie takiego policjanta, który zresztą zginął. Tragicznie on udzielił wywiadu w książce Wegi, Złe psy bodajże. Ale wróćmy do tego Kaczmarka. I też skończył źle i też był oskarżany o przestępstwa. W ogóle jest trochę taka sytuacja, że ci najlepsi potem byli gnojeni. Przepraszam, że takie słowo mocne, ale z powodu różnych układów, które generalnie nie były na rękę. Chyba też często tak, tak jak jest. Jesteś za dobry, to potem masz problemy. Ja na przykład uważam, że nie chcę wskazywać z nazwisk, ale są bardzo aktywni posłowie, którzy ponieważ mogą być w przyszłości zagrożeniem nawet dla liderów, nestorów poszczególnych ugrupowań, to są tak speszyć trochę, tak trochę jakoś ich doprowadzić do... Czas na cytat. Drodzy Państwo, agent Tomek w wywiadzie z Piotrem Krysiakiem w 2010 roku mówi tak. Wszyscy nieźli przykrywkowcy mają być bandytami, jakby narzekając na swój los, że on nie zrobił takiej kariery jak jego koledzy. Ja mam ekipę wspaniałych przyjaciół i fachowców. Mogę być świetnym biznesmenem, robiącym niejasne interesy. Bo sobie wezmę dwóch, trzech świetnych chłopaków z Polski, zrobimy z 10 spółek i zaczniemy robić kasę na lewo i prawo. Czy to jest rozwiązanie? Oczywiście, że nie. Prędzej czy później, to zresztą pewnie zrobię. Hehe. Cytat. Ale będą mieli przez wiele lat trupa do zgryzienia, bo nas nie ruszą. Bo będziemy za cwani i za dobrzy, żeby policja, Abwera czy ktoś inny do nas podszedł. Ja tak to widzę. No i dziennikarz pyta, tak zrobisz? Dopytuje, przecież powiedział, że pewnie tak kiedyś zrobi. Z tymi niejasnymi biznesami to jest oczywiście jedynie hipoteza, która nigdy nie zostanie wcielona w życie, ponieważ jesteśmy zbyt uczciwi, aby zachowywać się jak nasi dotychczasowi przeciwnicy. Poza tym mamy za dużo talentu i wiedzy do interesów, by musieć je robić nielegalnie. Czyli coś tam gdzieś w głowie Tomasza Kaczmarka, który odszedł z posłowania. No i dziwne były te zakupy. Zagalopował się trochę. Nie wiem, tam były jakieś dziwne gadżety, które dla ludzi, którymi się fundacja, w której się angażował, zajmowała, byłyby dziwne. Tam na przykład jakieś drony, nie wiem, czy w ośrodkach pomocy społecznej by tego typu pomoc świadczyła fundacja. I dlatego drony ja pytam o tę wiarygodność, bo tutaj ujawniliśmy na turę. Dlatego mówię, dokumenty, ale przede wszystkim ja mam bardzo jasny postulat i tutaj będę bardzo pryncypialny. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mieli postawione zupełnie wyimaginowane, wzięte z palca fałszywe zarzuty i byli niszczeni, bo mieli wiedzę, która była niebezpieczna dla PiS-u. I ci ludzie ciągle czekają, aż zmieni się władza. Bo w tych ludziach, tak, nie takich jak agent Tomek, który tam był celebrytą, różne tam swoje miał kmicicowe i robaczane, ksiądz Robak, tak, wcielenia, tylko tacy, którzy jasno stanęli w prawdzie wtedy, kiedy to było ryzykowne, wtedy, kiedy PiS miał wszystko, bo zmonopolizował państwo i mówili otwarcie. I to właśnie od nich bym zaczął, a nie od takich ludzi, którym grozi więzienie. Nawet jeżeli te zarzuty są trochę naciągane, czy mocno naciągane, to miejmy proporcje mocium państwo. No, to, co Kaczmarek ma jeszcze do powiedzenia, może zaszkodzić w ogóle Kamińskiemu, Wąsikowi? Ja myślę, że to jest jednak wiedza historyczna. To jest ważne wydarzenie i czynimy z tego wydarzenie tygodnia, choć moglibyśmy na przykład rozmawiać o komisjach śledczych, dlatego że to jest naprawdę problem, z którym powinna obecna opozycja, ale zaraz już rządząca koalicja się zmierzyć. Bo to tam są ludzie, którzy mogą na przykład powiedzieć, co było niszczone z dokumentów, które wyparowują
denerwują, są brakowane, jak to się mówi, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, żeby pokazać, jak to działa, jakie to może stwarzać zagrożenia, to powiem, że tacy świadkowie koronni, jak na przykład Kaczmarek, zdarzali się już w PiSie. I takim człowiekiem był między innymi pan J., który był jedynym, słuchaj mnie, jedynym świadkiem, który realnie obciążył mocno Sławomira Neumanna, tego, który był antybohaterem wszystkich kampanii, bo palnął na zamkniętym spotkaniu i dał się nagrać, że jak jesteś z nami, to sąd ci nie ruszy. To też było mocno nadinterpretowane, ale okej. Okay. Jego sprawy by w ogóle nie było, gdyby nie pan J., który poszedł do pana Kamińskiego, napisał pismo, że on chętnie obciąży Sławomira Neumanna, a wcześniej no, nic takiego nie robił i był oskarżony, uważaj, był oskarżony o przyjęcie łapówki od kilku tam, szczególnie jednej osoby, która załatwiała sobie kontrakty w mazowieckim NFZ-cie. Rozumiesz? I on, żeby się ochronić, opowiadał zupełnie wyssane z palca bzdury, tak? Ale ponieważ był interes polityczny, to jest w zasadzie sprawa Neumanna jest jedyną, która jakoś jeszcze się ciągnie i pewnie będzie się ciągnąć i nic z tego nie będzie, gwarantuję państwu, bo tam po prostu już no, nie da się, to jest tak naciągane, że no, nie chciałbym po prostu, żebyśmy obudzili się w takiej sytuacji, że jakieś takie agenci Tomkowie skompromitują tak naprawdę ściganie realnych, bardzo realnych nieprawidłowości, z jakimi mieliśmy do czynienia w państwie PiS, które no, bardzo przypominało opisywane Węgry jako państwo mafijne. Jeśli dobrze cię rozumiem, to ty oceniasz Tomasza Kaczmarka, agenta Tomka, jako swoisty produkt marketingowy, który korzystając ze swojej medialnej popularności i rozpoznawalności mocno hiperbolizuje swoją wartość. No ja, no oczywiście przy wszystkich proporcjach. Ja bardzo specjalnie mam taki przykład, który teraz mi przyszedł do głowy. No takim super źródłem wykonawcą różnych rzeczy nielegalnych, a w tym przypadku konkretnym zbrodni jest na przykład Ali Akcza, który, nie wiem czy pamiętają pewnie państwo, Ali Akcza, czyli ten, który był zamachowcem na placu Świętego Piotra, strzelał do papieża Jana Pawła II. No i on 17 tysięcy wersji już wymyślił, już parę razy był nawet chyba mesjaszem i tak dalej, i tak dalej. Jak się pierwsza wersja ukazała, to jeszcze go słuchano i tam próbowano dociekać, ale później zupełnie skompromitował to śledztwo i teraz jest milion teorii spiskowych i słuchanie jego takie bezkrytyczne spowodowało, że już nikt tak naprawdę dzisiaj nie próbuje dociekać prawdy o tym, kto zlecił zamach na Jana Pawła II. Ja mam pełny dystans, natomiast mówię i nawet mogę wskazywać palcami, moglibyśmy osobny program o świadkach koronnych potencjalnych PiS-u zrobić, bo to jest ważne jako pewien symbol, ale wysyp absolutny takich ludzi, którzy mają dokumenty, wiedzę, są wiarygodni, rzetelni, wyjdą na wykrywaczach kłamstw nawet i tak dalej, jest dużo więcej. I nic im nie grozi. Znaczy, byli, no, taki proces dyfamacji oczywiście był w stosunku do nich stosowany bardzo często, ale na koniec dnia, jak się przeanalizuje to, co oni mówią, popatrzy się w dokumenty, to oni no, poziom są ich wiarygodności jest znacznie wyższy, no, nieporównywalnie niż Tomasza Kaczmarka. Tak, tak, dlatego to jest też, z jednej strony to jest wielka... A to wypłynie, twoim zdaniem, lada chwila? Wypłynie coś takiego? Wiem o tym. Wiesz, że wypłynie, czy że nie wypłynie? Wiem, że wypłynie. Wiem, że wypłynie, znam przynajmniej dwie sytuacje, które bardzo powinny martwić i ludzi służb, i ludzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że to wypłynie i no i oni tylko czekają na to, aż przyjdzie nowa ekipa. Bo wiesz, jest takie przekonanie wśród ludzi, że jeżeli oni tak ciągną to, to w zasadzie po co? No, żeby wziąć jeszcze parę pensji, wiadomo, no, władza uzależnia jak narkotyk, ale z drugiej strony każdy gdzieś tam ma, szczególnie z tych ludzi sygnalistów, świadków koronnych potencjalnych, z tyłu głowy, że oni jeszcze mogą coś wykombinować. Jeszcze zrobią jakiś przewrót, jeszcze wymyślą jakiś fortel i utrzymają władzę. Wydaje się to być dzisiaj zupełnie nierealne. Natomiast ci ludzie, którzy byli bardzo często prześladowani latami, no cóż, no, mają prawo się tego jednak obawiać i nawet jeżeli to zahacza o paranoję, to się im nie dziwmy. Zapraszamy na drugą część programu. Kontrowersja tygodnia. Kontrowersja tygodnia. No, Radosławie, jak byś ocenił osiągnięcia Państwowej Komisji do spraw zwalczania pedofilii? To było zamiatanie problemu pod dywan, znaczy powołanie tej komisji. Przypomnijmy, że ona w 2019 roku powstała. Ojej,
To jest tykająca bomba pod rządami PiS-u. Ta komisja, może nie, nawet nie tylko ta komisja, ale w ogóle próba załatwienia problemu, jaką było powołanie tej komisji. Więc cofnijmy się do czasów sprzed kilku lat, kiedy Tomasz Sekielski zebrał na swój film pieniądze i opublikował tylko Nie mów nikomu. Pierwszy film o pedofilii, który wywołał wielkie poruszenie, obejrzało go... Ponad 20 milionów wyświetleń. To była naprawdę atomowa bomba w dziennikarstwie. Zresztą razem z bratem Tomasz Sekielski i Marek Sekielski zrobili niesamowitą rzecz. I zobacz, przez rok udało się jakoś tam zagasić, ale kiedy zrobili już drugą część, czyli Zabawa w chowanego, to już był problem poważny. I ten problem poważny też pokazuje, ty powiedziałeś o tym, no PiS nikogo nie złapał. No bo PiS... Ja mam problem z tym, żeby to ocenić, czy to było przypadkowe. Pytam, czy powołanie tej komisji to było zamiatanie problemu pedofilii pod dywan? To było fasadowe działanie. To czyli... czy mówisz dokładnie to samo, co ja? No bo to trochę, bo to jest trochę bardziej złożone. Znaczy, bo z jednej strony to jest trochę tak jak w Faustie. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła, pragnąc wiecznie dobroczyni, czy trochę inaczej. I to jest tak, że PiS wprowadził zaostrzenie przepisów dotyczących pedofilii, artykuł 240 kodeksu karnego, który obowiązuje do tego, żeby zgłaszać wszystkie uprawdopodobnione przypadki pedofilii. I to najbardziej boli w Kościół, który instytucjonalnie ukrywał tego typu historie, to zostało głęboko udowodnione. Po to, żeby bronić Kościół i żeby nie narazić się na to, że tuszujemy pedofilię, która jednak jest zbrodnią przez wszystkich uznawaną za jedną z najcięższych, przeciwko najsłabszym, przeciwko naszym dzieciom. Naprawdę każdy ma tutaj dużo empatii. No tak, no też powiedzmy sobie szczerze, że inne grupy zawodowe, na przykład, nie wiem, murarze czy kierowcy autobusów nie tworzyli ram instytucjonalnych, żeby chronić swoich kolegów z zawodu. Choć na przykład, jeżeli mówimy o ludziach kultury, to tutaj jest to troszeczkę inna inszość. Ja usłyszałem ostatnio o takim nawet rozróżnieniu pedofilów na wysoko funkcjonujących i nisko funkcjonujących i ci właśnie tramwajarze, czy tam jacyś, przy całym szacunku. Zwykli ludzie, prości, którzy tam mają różne problemy ze swoją seksualnością i wpadają brakuje mi słów nawet, nie chciałbym tutaj epatować, ale wiadomo, to są drobni przestępcy, którzy oczywiście dopuszczają się zbrodni, ale są też siatki pedofilów, są darknety, są różne usługi. Zorganizowana przestępczość. Oczywiście. I tego PiS w ogóle nie dotknął. Natomiast tam, gdzie pojawiały się takie śledztwa, w których można się było pokusić o jakieś postępowania, śledztwa, które po nitce do kłębka doprowadziłyby do różnych ludzi, nie były prowadzone. I znam bardzo konkretne przykłady. Ja bardzo, jak wiecie państwo, interesuję się Bartłomiejem M., procesem pana oskarżonego, procesem oskarżonego o pedofilię człowieka, który najpierw próbował do Platformy się przykleić, a potem dwa razy kandydował z PiS-u. Bardzo dziwna historia. Jest tam tysiące zdjęć do obejrzenia. Ja nie widzę nigdzie kolejnych śledztw, a widzę różne osoby, które mogły z nim współpracować. Bo jeżeli ktoś kręci filmy i robi zdjęcia dziewczynom, które odurza i potem gwałci i to gdzieś publikuje dalej, to nie robi tego tylko na własny użytek, może z tego zarobić duże pieniądze, bardzo duże pieniądze i może też korzystać z ochrony różnych ludzi. Ten pan, o którym mówię, jest na przykład zarejestrowany w IPN-ie jako TV ekolog. I to też relacje z ludźmi służb z PRL-u, on zarejestrowany pod koniec lat 80., no to też może być jakiś przyczynek do tego, żeby szukać jakichś parasoli ochrony. I PiS, który tak zwalczał tą ubecję tych TV, ubeków i wszystkich, jakoś tutaj nie poszedł tym tropem. No, to jest bardzo zastanawiające. I teraz wracam do komisji. Komisja została powołana po drugim filmie w sposób taki na łapu-capu. Wepchnięto to gdzieś w ustaw przyjmowanych. No i ta komisja jest kompletnie niefunkcjonalna. Po pierwsze ma dziwnych członków i członkinie. Po drugie ma dziwne koszty. Po trzecie nic kompletnie nie robi. A po czwarte, stało się to, co niestety przewidywałem. Ci ludzie, którzy zostali wysłani do tej komisji, sami moim zdaniem nie wiedzieli, na co się piszą.
I takim emblematycznym przykładem, to jest moja ocena, ale mógłbym też nawet z samym zainteresowanym polemizować, jeśli by kwestionował, Błażej Kmieciak, czyli przewodniczący tej komisji. Były przewodniczący. Były przewodniczący, jedyny przewodniczący, bo w końcu nie miał następcy. Kiedyś związany z Ordo Iuris, bardzo wierzący człowiek, czyli no, w zamierzeniu pewnie ci, którzy go wybrali i lansowali, myśleli, że przynajmniej Kościół będzie tutaj bezpieczny. A zdaje się, tak bazuje na relacjach osób, które go znają, no w momencie, kiedy zobaczył ogrom tego wszystkiego, to bardzo zmienił swoje podejście, co zresztą bardzo no jest takim jednym z niewielu przykładów, że jednak katolicy potrafią żyć zgodnie z tym, co mówią. Z całą pewnością było dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a też dla środowiska kościelnego ogromne zaskoczenie i chyba gigantyczne rozczarowanie, bo pamiętamy, że już bardzo dawno temu pan profesor Błażej Kmieciak alarmował, że skuteczne procedowanie w komisji dotyczące przypadków pedofilii, ale związanych dotyczących właśnie osób duchownych, jest niemożliwe, dlatego że Kościół uniemożliwia wydawanie dokumentów. Tak, i też on sam o tym mówił. Tak, i to też i to jest jedno z jakby z fundamentalnych sposobów, i to jest jeden z fundamentalnych sposobów ochrony tego całego systemu. I ten system padnie teraz. Znaczy, to nie ulega wątpliwości, że ta ekipa to zmieni. Komisja była w zasadzie... Ale ona, jaki jest jej bilans? Ona w ogóle doszła do czegokolwiek? No, bilans, kilkaset spraw przyjęła, w niektórych sprawach interweniowała, pisała do prokuratury, czasami brała udział, niektórzy z członków brali udział w postępowaniach sądowych, ale trudno znaleźć takie ewidentne przykłady działania. No przede wszystkim nie ruszył rejestr pedofilów, czyli takich, których by zlokalizowała komisja, których czasami zbrodnie się przedawniły, ale powinni być znani jako osoby, które są niebezpieczne dla dzieci. I takich osób jest bardzo dużo, a ten rejestr nie ruszył. I to jest bardzo zastanawiające, dlaczego przez tyle lat, dość prostą jednak rzecz, i to jeszcze rzecz, która spotkałaby się tylko chyba z uznaniem, poza tymi pedofilami, którzy mają prawo się tego bardzo obawiać. No a PiS tego nie zrobił. Taki niby tani, prosty przykład, a jednak tego nie zrobił. Coraz bardziej mnie to męczy, szczególnie w kontekście tego, jak z taką wielką uwagą w ostatnich tygodniach kampanii premier Morawiecki i Zbigniew Ziobro i jego ludzie włączyli się w wyjaśnianie afery Pandora Gate. Oczywiście nie bagatelizuję żadnych przestępstw seksualnych, ale w porównaniu, znaczy facet, który pisał do 14-latki i nie mamy na razie dowodów, że doszło do jakichś czynności seksualnych, innych tak zwanych, to jest takie pojęcie z kodeksu karnego, albo do gwałtów, albo do przemocy, no stał się w zasadzie pedofilem numer jeden. No. I cóż, w momencie, kiedy mamy taką sprawę, na przykład Bartłomieja M., gościa, człowieka, który ma 14 zarzutów, gwałty na nieletnich, filmy, na których występuje i nic tutaj się nie dzieje, to jest bardzo zastanawiające. I teraz koniec. W przyszłym tygodniu powołana zostanie osoba kolejna do komisji, co może pozwolić na jej uruchomienie, na wybranie przewodniczącego. Tego przewodniczącego rekomenduje Sejm. Większość jest znana. Przyjdzie tam taka czy inna osoba. Na razie jest jeden pan i jedna pani adwokat, Karolina Bućko, która dała się poznać z bardzo dobrej strony w tych właśnie sprawach karnych dotyczących pedofilii. No i to może być tak potworne wrażenie, jeżeli ujawni się to, co komisja już może wie, to, co komisja, kiedy będzie wiarygodna dla ofiar, może się dowiedzieć. No i pytanie o to, dlaczego tyle lat było zaniedbań, jest fundamentalne i wcale nie jest tak, że wystarczy tłumaczyć to splotem i sojuszem tronu z ołtarzem. Tam może być coś więcej. Znaczy, trudno w ogóle nie odnieść wrażenia, że powołanie tej komisji w 2019 roku, które, jak już sam powiedziałeś, było pokłosiem głośnych filmów braci Sekielskich, że powołaniu towarzyszyła taka zasada, zrobiło się nie za ciekawie, tak? Jest. No musimy coś zrobić. Kiepska atmosfera, trzeba coś zrobić, to powołamy sobie komisję bez zębów, tak, która nie będzie mogła nic zrobić. No to w ogóle jest taki przykład PiS-u, ale wiesz, słuchaj, jest teraz sprawa powołania nowego składu komisji i jeżeli mamy dowody na to, że Kościół odmawiał uczestnictwa w rozmaitych śledztwach, nie wykładając dokumentów,
kredytów, no to w jaki sposób to się teraz miałoby zmienić? No to tym bardziej się nie zmieni. Nie, to trzeba jest proste podejście do samego artykułu 240. Jeżeli mamy przypadki, a są wielokrotnie opisywane takie przypadki, możemy o tym też osobny program zrobić, gdzie biskupi, mimo że mieli potwierdzone informacje o przestępstwach seksualnych, nie zgłaszali tego prokuraturze, tylko przysłowiowo odsyłali na inną parafię, to oni powinni znaleźć się na ławie oskarżonych i odpowiadać, dlaczego to ukrywali. Bo takie ukrywanie, ja też cały czas powtarzam, kiedy pisałem książkę Hipokryzja o układzie, który powstał wokół ochrony księży, to zwracam uwagę, że takie, to nie jest tylko tak, że ksiądz gwałci jedną osobę, idzie na drugą parafię, tam, nie wiem, się wybatorzy albo ukoi i on już jest do końca życia dobrym człowiekiem, zrobił grzech i tak dalej. Nie, tacy goście, predatorzy absolutni, no mają po kilkanaście, kilkadziesiąt ofiar nawet, więc to jest bardzo poważna sprawa i bardzo poważne przestępstwo, które może być penalizowane tylko dzięki podejściu prokuratury Zbigniewa Ziobry. Ci ludzie nie trafili na ławę oskarżonych. Natomiast ja sam znam przynajmniej kilku prokuratorów, którzy skrupulatnie, benedyktyńsko gromadzili dowody i czekali, aż zmieni się władza. Teraz jak przyjdą z tymi wszystkimi dowodami zgromadzonymi i będzie polityczne zielone światło, to na pewno kościołem... Wiesz, kiedyś w latach 60., czy 70., czy 80., w każdym razie jeszcze w poprzednim systemie, kto wie, czy nie było tak po 89. roku, no bywało często tak, że kościół, czy przełożeni hierarchowie kościelni, kiedy mieli udowodnione przypadki, że jakiś ksiądz z danej parafii dopuszczał się przestępstw pedofilskich, no to na przykład kierowali takiego na rekolekcje półroczne do zakonu, żeby ten odbył pokutę, no i wracał i właściwie przyjmowano, że już jest oczyszczony. No jeden z księży na przykład na Pomorzu, który zwiedził 5 parafii, miał przerwę na 2-letnie rekolekcje, to z tych rekolekcji wrócił z kobietą, którą odbił mężowi, znam tego typu historię. Ten przypadek księdza spowodował, że karę dostał sam arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź i został zesłany na sołectwo swoje i tam, no cóż, cierpi bardzo, bo taki splendor, do którego się przyzwyczaisz i jego odebranie, to jest bardzo wielki ból dla tych ludzi. Ja wiem, że wielu by chciało wybatorzyć takich biskupów, no ale jesteśmy w cywilizowanym kraju i jeszcze samosądów nie dopuszczamy. A powiedz proszę, jaki był bilans finansowy tej komisji? No bilans finansowy to jest tak. Jeżeli się coś robi na łapu-capu, to albo się robi specjalnie, tak jak kiedyś opowiadałem, że skopiemy to i niech się inni martwią, albo się to robi, bo jest się beznadziejnym i po prostu nie umie się najprostszych rzeczy zrobić. Ale tam jest jakaś kuriozalna sytuacja, bo jest 7 miejsc członków komisji, w tym jeden przewodniczący, który może wydawać różne dyspozycje. Jak przewodniczący odszedł, wyznaczył swojego zastępcę, on też odszedł w końcu, też wydaje się, że w proteście. Została taka pani psycholog Justyna Kotowska, która nie ma upoważnień do tego, żeby podejmować decyzje. Nie wiadomo za bardzo, jakim przepisom oni podlegają. Czy na przykład przysługują im urlopy, świadczenia socjalne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niektórzy z tych członków, i tutaj wyłączam Błażeja Kmieciaka, mają bardzo roszczeniowe podejście, z tego co wiem, do warunków pracy. Tam były afery mobbingowe, które koniecznie trzeba wyjaśnić. No i też ostatnio wszystkich zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeli na stronę, bo tam w informacji publicznej znalazły się bardzo ciekawe informacje i niektóre zestawienia, między innymi finansów. No właśnie, jak to wygląda? No więc wygląda to tak, że no jedna rzecz mnie uderzyła, podobno można ją nawet wytłumaczyć. Jest tam w składzie komisji jest osoba, która wydaje się, że jednak bardziej chyba z chęci i woli walki z pedofilią została tam wybrana i to jest Barbara Chrobak, była posłanka Kukiza, ale tak naprawdę dzisiaj i zawsze chyba najbardziej związana z ludźmi z prokuratury katowickiej, z ludźmi Święczkowskiego. Ona była związana ze związkami zawodowymi w prokuraturze. No niesamowita kobieta, bujne życie i w ogóle ja kiedyś się bardzo chwaliłem, bo występowała w jednej sprawie, ale później jakoś zniknęła i ona, słuchajcie drodzy Państwo, zaraz jeszcze powiem na przestrzeni czasu, ale wyda chyba w ciągu roku, ja to wszystko dokładnie Państwu powiem, mam taką tabelkę nawet, wydała
38 822 zł na transport, w tym jest na taksówki 11 278, pociąg, samochód 21 420 zł. No dość duże jak na podróże osoby w komisji, która w ogóle nie funkcjonuje. Ja też słyszałem, że no, nawet tam jeździł po nią samochód, ona jest ze Śląska, jeździł samochód wcześniej. Nie wiem, może jak straciła ten samochód, różne były zastrzeżenia NIK-u, to zaczęła jeździć taksówkami. No nie wiem, są koszty dość poważne, zresztą jest też pani Rękas Agnieszka i też zwracam uwagę na to, że pani Rękas była tą stronę bardziej, która się zbliża do rządów, nominowana, no to ona wydała na transport 23 470 zł. W tym na taksówki tylko 3 tysiące, natomiast pociąg, samolot 16 tysięcy. No to wszystko w sumie no są olbrzymie kwoty, a od wakacji ta komisja w ogóle nie działa, bo tam kolejne osoby odeszły i nic nie mogą zrobić. Dlatego wielkim krokiem w stronę rozliczenia nieudolności i dziwnej pasywności PiSu w zakresie takiej oczywistej sprawy, która chyba łączy wszystkich, czyli sprzeciwu i zwalczania pedofilii, no mają taki kompletne fiasko, kompletną katastrofę. Tak. Czy to jest w ogóle zdumiewające, że Prawo i Sprawiedliwość ma tak ogromny talent do powoływania rozmaitych instytucji? Miało. Nie tyle powoływania, co współtworzenia różnych organów, które nagle dopada paraliż organizacyjno-instytucjonalny, zaś koszty generowane są ogromne. Chociażby Trybunał Konstytucyjny czy Komisja Antoniego Macierewicza, która miała wyjaśnić. Dobrze, że powiedziałeś jeszcze o Trybunale Konstytucyjnym i tych kosztach, bo ja też jak patrzyłem na te koszty, to sobie przypomniałem, że kiedyś bardzo lubiła jeździć i rozliczać różne wycieczki i delegacje profesor Krystyna Pawłowicz, obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego i jadopluiec, który na Twitterze obraża. Nie wiem, bo zablokowała mnie. Mnie też. No, ale inni niektórzy screenują. Więc ja na przykład chciałbym państwa spytać, i to jest do państwa pytanie, bo bardzo jesteśmy pod dużym wrażeniem komentarzy a propos sprzeciwu wobec grabieży publicznych pieniędzy. Czy takie osoby, jak na przykład Krystyna Pawłowicz, powinny mieć ochronę Służby Ochrony Państwa, tak? Bo jeśli by chodziło o takiego sędziego, który wykonuje spokojnie swoje obowiązki, sądzi, pisze opinie, nawet się może nie zgadzać, pisze raz tak, raz inaczej, można to wszystko jakby tolerować, ale kobieta, która jest po prostu funkcjonariuszką PiSu i no kompromituje w ogóle ten Trybunał swoim hejtem, jaki produkuje, no czy jesteście za tym, żeby takie osoby jak Krystyna Pawłowicz czy na przykład Antoni Macierewicz miały cały czas ochronę, bo Krystyna Pawłowicz na pewno będzie jeszcze o to zabiegać, Antoni Macierewicz może nie będzie miał tyle tupetu. Przypomnijmy, że chwilę po wyborach Krystyna Pawłowicz właśnie na Twitterze zastanawiała się, czy za chwilę w Polsce już będzie wprowadzony urzędowy niemiecki. No comment. Zapraszamy zatem na stan gry. Stan gry. No na początku wracamy do naszego ostatniego odcinka Podejrzanych Polityków, który zatytułowaliśmy 400 dni Tuska, rotacyjny premier, oraz do tekstu Radosława Grucy, który ukazał się na portalu Radio ZPL. Dlaczego chcemy do tego wrócić? Ano dlatego, że pracownicy telewizji publicznej zmanipulowali fakty, o których Radosław Gruca pisał w swoim tekście, a my dwaj mówiliśmy w ostatnim programie. O co chodzi, Radosławie, i niech to wybrzmi w sposób jednoznaczny, bo skala manipulacji miała tego rodzaju konsekwencje, że no, nawet Donald Tusk sugerował tutaj, że niektóre prywatne media głupoty opowiadają, a przecież fakty wyglądały zupełnie inaczej. Znaczy, to nie jest może personalnie do Donalda Tuska jakaś uwaga, ale generalnie no, PiS przyzwyczaił do tego, że dementował rzeczy, których dziennikarze nie pisali. I wszystkich odsyłam do tekstu, przecież nie był edytowany, i do naszego programu. Równie dobrze, oczywiście nasze tytuły są prowokacyjne po to, żeby zmusić do myślenia. I ja jeszcze raz, po pierwsze, podkreślam, że jakby używanie słowa rotacyjny jako inwektywy jest dla mnie śmieszne, bo rotacyjność uzgodniona jest raczej oznaką dojrzałości politycznej, a nie jakiegoś braku kompetencji, czy też jakiejś słabej legitymacji. To jest primo.
Więc jak mówię o rotacyjnym premierze, to absolutnie nie miałem ochoty, tak jak Przemysław Czarnek, obrazić kogokolwiek. Ale ważniejsze jest to, co było w tym tekście naprawdę. Mówiliśmy o tym, że raczej nikt nie wierzy, że Donald Tusk pójdzie do komisji i takie sygnały, które się pojawiają, są traktowane przez kolegów z nowej koalicji jako rodzaj blefu. No i wróciliśmy do starej wypowiedzi. Donald Tusk mówi: 400 dni będę żelazną miotłą, potem ludzie o spokojniejszym usposobieniu. On to sam mówi. No i te 400 dni wypadają w czasie wyborów prezydenckich, kiedy zaczyna się kampania. Mówi się o tym, że Donald Tusk ma plany na siebie. To jest jedyny urząd, na który nie udało mu się go zdobyć, więc w zasadzie, gdybyśmy, może całe zamieszanie byłoby trudniejsze do wykreowania, gdybyśmy napisali Tusk czy Trzaskowski, kto będzie kandydatem na prezydenta, bo w tą stronę szły nasze ustalenia, zresztą wcześniej tylko sobie dyskutowaliśmy dwa programy temu, więc jeszcze raz mówimy, nie mówiliśmy i nie mówimy, że Donald Tusk idzie do Komisji Europejskiej jako szef komisji, czy jakkolwiek, mówimy o tym, że bardzo ciekawą zagadką jest to, co zrobi za 400 dni i na pewno go o to wprost zapytam. Zobaczymy, jaka padnie odpowiedź, choć spodziewam się, że może być wymijająca. Ja samego pana przewodniczącego Tuska zachęcamy do tego, żeby czytał nasze teksty, jeśli się już do nich odnosi, czytał je ze zrozumieniem. Wówczas ale tutaj można go usprawiedliwić, bo on został napadnięty przez tam biegaczy z TVP i jakby tyle razy powtarzano informacje nawet o tym, że on sprzedał sprzedał Polskę Niemcom czy tam Unii Europejskiej w zamian za funkcję, że ja się nie dziwię, że on reaguje newralgicznie, chociaż mogę państwu jeszcze powiedzieć, że pamiętam na pewno, że bajarz wielki, profesor Adam Glapiński z NBP-u opowiadał, że on usłyszał gdzieś tam w kuluarach na spotkaniu, że taki jest plan. Ale nie, Mateusz Morawiecki też mówił o tym, to potem jeszcze był Mateusz Morawiecki w kampanii wyborczej, że się tak w Brukseli dowiedział, że jest szykowana nagroda dla Tuska, jeżeli opozycja przejmie w Polsce władzę. No i też z okolic pana ministra Raua usłyszałem, no takie po tym naszym tekście zresztą dostałem różne informacje i po naszym tekście dostałem też informacje o tym, że takie właśnie twierdzenia otrzymali polscy dyplomaci w Brukseli od różnych urzędników i nawet ktoś z MSZ-u niemieckiego tak opowiadał. No nie wiem, no może to były żarty i ktoś żartów nie zrozumiał. Nie wiem, no oczywiście nie, ja tym bardziej po takim dementi tego faktu Donalda Tuska uznaję temat za niebyły. Uznaję, że Komisja Europejska będzie się musiała obyć bez naszego przyszłego premiera. Zdecydowanie i przypomnijmy, podkreślmy to jeszcze raz, niech to wybrzmi zdecydowanie zarówno w tekście Radka Grucy, jak i w ostatnim odcinku Podejrzanych Polityków. Mówiliśmy oczywiście o ewentualnych planach politycznych Donalda Tuska, ale w kontekście wyborów prezydenckich 2025 roku jednoznacznie odcinając się i dementując pogłoski o ewentualnej nowej karierze w Brukseli. Także pracowników mediów rządowych bardzo prosimy, jeżeli już tak chętnie powołujecie się na nasze ustalenia i nasze analizy, to róbcie to zgodnie z prawdą i nie manipulujcie, kochani, nie manipulujcie, bo czas się ponoć kończy. Tak jak zaczęliśmy o Tusku, to jeszcze chwilę przy nim zostańmy. Dlaczego jeszcze ani razu nie zabrał głosu z sejmowej mównicy? I drugie pytanie od razu mam do ciebie, bo Marcin Mastalerek w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że Donald Tusk rozegrał Szymona Hołownię, wpuścił go w przysłowiowe maliny. Jak to jest? Kto teraz zyskuje na tej sytuacji politycznej, którą mamy w Polsce, jeżeli wymieniamy te dwie konkretne postaci? Nie mówię o Marcinie Mastalerku. Na pewno jest tak, że wystarczyło spojrzeć w witryny kiosków, żeby zobaczyć prezydenta Andrzeja Dudę w tygodniku. A to tam też była manipulacja. No, tam było, to sami nie będzie zmanipulowali, moim premierem. Sami zmanipulowali swój wywiad. No tak, ale to właśnie dla nich jest i też tłumaczy z jednej strony to, co robi Marcin Mastalerek, z drugiej strony tłumaczy to, w co gra Duda. My już państwu powiedzieliśmy dawno, że najwcześniej 13 grudnia będzie rząd, teraz to jest news, wy możecie
o tym już wiedzieć od wielu, wielu tygodni, bo o tym mówiliśmy. Andrzej Duda, też mówiliśmy o tym, walczy o prymat na Zjednoczonej Prawicy. Pojawiły się nawet takie teksty, między innymi Jacka Gądka na Gazeta.pl, że PiS myśli o jakimś rebrandingu, żeby zmienić nazwę i w ogóle. Co pokazuje nam, kogo notowania mocno pikują w dół. No i niestety rzutki prezydent Andrzej Duda z jeszcze bardziej rzutkim szefem gabinetu Marcinem Mastalerkiem, no jest dość wybijającym się na tle śpiącego dziadka prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja tutaj mówię dziadka, bo tak mówią o nim niestety w PiSie. To ja absolutnie nie mam nic do jego wieku. Więc tutaj wyraźnie jest to są sygnały, to co na przykład jeśli chodzi o Szymona Hołownię i rozegranie go przez Tuska, no to oczywiście jest takie mruganie do Szymona Hołowni, gadaj z nami, nie wiadomo jak to się jeszcze potoczy. Do Tuska właśnie. Nie dogadają się z Tuskiem. Tusk jest złem, Tusk jest Niemcem. Oczywiście mówię o narracjach pisowskich, a ponieważ oni wiążą swoją przyszłość z PiS-em, no chyba nie myślisz, że don Andrzej Duda, który naprawdę jest już naznawany... Zawsze dopuszczam rozmaite scenariusze, polityka jest tak nieprzewidywalna. Ale on nie ma czego szukać w elektoracie, tak? To są ludzie, którzy go nazywali długopisem, zmieniali jego nazwisko w określony sposób i generalnie szydzili i kpili z niego. I to jest połowa Polski, druga połowa mniej więcej jest tą, która by była skłonna prezydenta Dudę popierać, jeżeli byłby liderem prawicy. Czyli Andrzej Duda na górę, Jarosław Kaczyński w dół. Czas Hołowni w tej chwili? Zdecydowanie czas Hołowni. Pokłóćmy się teraz. To zresztą wiemy, że się pokłócimy, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale to jest niekreowana dyskusja. No to jakby... Ja powiem tak. Patrzę na Szymona Hołownię, widzę go codziennie. Wszyscy oglądają Sejm, którzy się interesują polityką. Gasi bardzo skutecznie różne zapędy pisowców. Oni jeszcze mają ten as w rękawie, że są ministrami, więc teoretycznie mogą walczyć o to, żeby zabierać głos, kiedy chcą. No ale bez przesady. No. Przecież to jakby każdy marszałek musi tak prowadzić obrady, żeby one do czegoś prowadziły, do szczęśliwego końca, a nie robić Hyde Park i jakieś tam występy Czarnków i innych ludzi. To pamiętaj, Szymon Hołownia pogonił prezesa, a potem nieco tak szelmowsko mówił, że on prawdopodobnie zrezygnował pod siłą argumentów. Pamiętasz, żeby prezes kiedykolwiek pod siłą argumentów jakiś rezygnował z czegokolwiek, bo ja nie. Więc Szymon Hołownia ma swoje 5 minut dzisiaj, ale moim zdaniem kolejne 15 będzie miał już za chwilę, bo będzie nowy rząd, a on cały czas będzie prowadził obrady i nikt na niego nie stawiał. Wszyscy wyśmiewali w ogóle ten pomysł na początku, że co taki, taki zielony, jak to się mówi, na takich debiutantów, no on zero doświadczenia, świeżak mówią w Sejmie na przykład, jak on sobie poradzi z Sejmem. No widać, że wyrył na blachę regulamin, bardzo kompetentnie to robi, bo każdą swoją decyzję uzasadnia danym punktem regulaminu, to on idzie i ogłasza, że we wtorek przyszły będą uchwały procedowane o komisjach śledczych. Donald Tusk zrobił konferencję, ale jednak to marszałek tutaj ma argumenty. To marszałek ma argumenty za procedowaniem jako pierwszego projektu in vitro, który jednak ma dość szerokie poparcie poza takim wąskim gronem ludzi, też często będących przeciwnikami aborcji. To jest jego arena, wszystkie światła są na niego, nikt na niego nie stawiał, więc tym bardziej efekt jest taki, jak nie wiem, państwo pewnie też w szkole mieli takich różnych łobuzów i jak taki łobuz potem się zachował na przykład na Dzień Kobiet pięknie i wręczył komuś kwiatek, to wszyscy byli, o Jezu, nawet on. A taki, który robi zawsze co roku wręcza kwiatki, puszcza wszystkich w drzwiach i tak dalej, to jakby jego wręczanie kwiatków na nikim nie zrobi wrażenia. Jak się na kogoś nie stawia, a on zrobi cokolwiek, to automatycznie ma bonus. Proszę, the floor is yours. Powiedz mi teraz, dlaczego ty uważasz inaczej. Nie, nie zupełnie uważam inaczej. Ja nie... No, już się cofasz. Słuchaj, nie. Wysłuchaj mnie do końca. Ja nie kwestionuję tego, co powiedziałeś, że to jest 5 minut Hołowni i być może za chwilę będzie kolejne 15. Być może tak będzie. Natomiast
pierwsza rzecz, nie da się ukryć, że Hołownia politycznie, wizerunkowo bardzo zyskuje na tej inauguracji sejmowej, dlatego że wszystkich albo prawie wszystkich zaskoczył w tej nowej roli. No i też weźmy pod uwagę ciekawe zjawisko, to jest oglądalność posiedzeń Sejmu na YouTube, które tam już jakieś milionowe zasięgi osiąga. To chyba nigdy czegoś takiego jeszcze nie było, chyba że jakieś bardzo podniosłe, wyjątkowe wydarzenia miały miejsce na Wiejskiej. Natomiast oceniając to wszystko od takiej strony marketingowej, troszeczkę psychologicznej, bo ja tak do tego podchodzę, to ja mam takie wrażenie i też takie przeczucie, że Szymona Hołowni w tej chwili jest tak dużo, jest w tej chwili na takiej fali popularności, a fale mają to do siebie, że prędzej czy później jednak opadają. Że jak to często w polityce, w kulturze, życiu celebryckim czy polityce międzynarodowej bywa, z takiej gwiazdy, która przeżywa swoje 5 minut, z wielkiej fali popularności, za 2-3 miesiące może wydarzyć się to, że stan będzie zupełnie odwrotny, to znaczy Hołownia stanie się na przykład celem hejtu, różnego rodzaju szyderstw, śmiechów, nawet ten jego sposób prowadzenia obrad, który dziś przecież wszyscy niemal oprócz PiSu chwalą, za chwilę może być odwrotnie, że będą krytykować i sam Hołownia będzie denerwować. Ja tak jak mówię, oceniam to od tej strony psychologiczno-marketingowej. Jeśli mam ci zrelaksować twoje sztywne podejście i zrelacjonować to, co mówiło się w kuluarach, to po pierwsze, on na tej fali dzisiaj jest i co jeśli ta fala opadnie dopiero w Pałacu Prezydenckim, kiedy on już będzie zaprzysiężany? To nie jest wcale bardzo dużo czasu. W ciągu roku, zobacz, przypomnij sobie, jak mówiono o Hołowni po tym, jak przegrał wybory prezydenckie i zaczął mówić, że będzie w polityce ze swoją partią, będzie budował ugrupowanie i tak dalej. Mało kto wierzył, że on w ogóle dociągnie politycznie. Nie było jeszcze takich przykładów. Tak, ale to jest zupełnie nowe otwarcie. On jest w nowej roli, ma gigantyczną odpowiedzialność polityczną na sobie, bo jest drugą osobą w państwie. No i wyszedł jako pierwszy, bo to nie Donald Tusk. Donald Tusk jeszcze ani razu nie wystąpił z sejmowej mównicy w tej nowej kadencji, a Hołownia wyszedł jako ten jedyny w kontrze tak naprawdę do całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Jako ten prowadzący obrady, no jednocześnie będą... Nikt na niego nie stawiał, ale, no słuchaj, to jest przypadek z najnowszej historii politycznej Polski. Sławomir Mentzel. Pamiętasz pół roku temu, jak sobie tutaj dywagowaliśmy na ten temat i zastanawialiśmy się, jaka przyszłość przed nim. On wtedy przeżywał swoje 5 minut. Był na fali. Był właściwie nie do... No nie chcę użyć brzydkiego słowa, ono mi pierwsze przyszło na myśl, coś źle o mnie świadczy. Nie do rozwalenia. Ale mi się spodobało. Nie, no nie skreślajmy jeszcze jego, on jest liderem Nowej Nadziei. No oczywiście, ale posypał się całkowicie po debacie z Ryszardem Petru i potem już było tylko źle. Zresztą sam Ryszard Petru miał dokładnie taką samą historię, kiedy w pewnym momencie po 2015 roku wskazowany był jako lider całej demokratycznej opozycji i jeden incydent, a później szereg wpadek związanych z brakiem elementarnej wiedzy humanistycznej doprowadził do tego, że się całkowicie zdewaluował. Ja tutaj postrzegam właśnie w takich kategoriach Szymona Hołownię. To znaczy uważam, że jeżeli będzie go za dużo, jeżeli będzie taka nawałnica Hołowni medialno-polityczna, z jaką mamy do czynienia i taka euforia, z jaką mamy obecnie do czynienia, to szybko to się obróci o 180 stopni. Nie musi tak być, ale biorę pod uwagę, że może tak być. To powiedz mi jeszcze na koniec, bo mamy 3 minuty, to co tam się wydarzyło podczas tego posiedzenia KRS? No to fajnie, że tak nam się ułożył ten program, bo zobacz, jak mówisz o gwieździe, która ma swoje 5 minut, to przy całym szacunku dla kompetencji i przebojowości pani posłanki i nowej członkini Krajowej Rady Sądownictwa Kamili Gasiuk-Pihowicz, no bardzo ciekawa sytuacja. Ona została wybrana jako członkini w początku pracy Sejmu i już była na pierwszym posiedzeniu KRS-u. KRS to jest ciało ufundowane, stworzone i pilnowane przez PiS bardzo dokładnie. Ona właśnie jest... KRS czy neo-KRS?
No to jest właśnie śmieszne, nie chciałem, żebyś mnie w to wpuszczał, bo teraz mnie 3 minuty nie damy rady. No to jest narracja znowu TVP, bo TVP przyczepiło się do TVN-u, że TVN najpierw pisało w relacji na pasku żółtym, że są wybory do Neo-KRS, a potem zmieniło, że do KRS. No i teraz o co chodzi? No a problem jest taki, że rzeczywiście Neo-KRS jest cały czas Neo-KRS-em, tylko problem polega na tym, że teraz te wybory, które do tego niekonstytucyjne i nieprawnego ciała nastąpiły, no są po to, żeby to ciało zmienić, żeby zmienić Neo-KRS na KRS. No już nie wchodźmy w to teraz, jak chcecie to poczytajcie w prawniczych gazetach różnych. Ale tak, poszła na to posiedzenie i tam sędzia Nawacki, znany z tego, że drze uchwały sędziów w podległym sobie sądzie, no i generalnie też oskarżany o to, że był brał udział w aferze hejterskiej. Od razu się umawiam z państwem, że robimy program specjalny o hejterskich różnych aferach, żeby to wytłumaczyć, co to jest. To jest poważna sprawa, dużo bardziej niż nam się wydaje. Więc tenże sędzia Nawacki miał jej powiedzieć, że on z jej uchwał, no generalnie drwić z jej uchwał i że on jej jak wsadzi w gardło te uchwały. No i pani posłanka się strasznie zdenerwowała. Powiedziała, że się czuje zagrożona i wezwała policję. I opowiedziała to wszystko mediom. I była bardzo zbulwersowana. No i tak. No i co ty o tym myślisz? No, taka trochę gieburza, tak? Bo się wydaje, bo jeżeli... Nie wiem, co o tym myślisz, bo nie wiem, czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Nie, no zakładam, że miała miejsce, ale wiesz, no czy... I też nie jest to nagrane, ktoś tam to widział, tylko problem polega na tym, że takie tam... jak to... No takie... No takie... odszczekiwanie się różnych ludzi to naprawdę nie jest największy problem. Czy nie? Chcesz mi powiedzieć, że po prostu reakcja pani posłanki Gasiuk-Pihowicz nie do końca była poważna? Znaczy, jeżeli będziemy robić afery z takich bzdurnych rzeczy, no to jakby możemy skompromitować ogrom zła, które mamy do pokazania i osądzenia. Nie krytykuję samej pani Kamili, pokazuję pewne zjawisko, które też myślę, że będzie pokazywane, zresztą nie najnowsze, nie takie wcale świeże, bo już w przeszłości była kiedyś historia Julii Pitery, która miała odpowiadać za strategię antykorupcyjną, ale zrobiła przegląd wydatków i wszyscy się z niej śmieli, że znalazła, że ktoś kupował dorsza za 8 zł, czy tam 9, tak? Mhm. Więc chodzi o to, żeby chęć błyszczenia, która pewnie jest należna ta chwila blasku dla pani Kamili Gasiuk-Pihowicz. Ona jest jedną z tych osób, które bardzo konsekwentnie punktuje nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości. No ale ja bym przestrzegał jednak wszystkich polityków koalicji, którzy chcą pokazać skalę nieprawidłowości, żeby nie przesadzali z tym takim no, różnym działaniem w drobnych sprawach. Żeby zachowywali się tak jak Donald Tusk, który unika wystąpienia z mównicy sejmowej. No to jeszcze dwa słowa tylko o Tusku. Tusk moim zdaniem unika, dlatego że ja pamiętam jak sprawował władzę i on bardzo często działał tak, że wpuszczał różne balony próbne do mediów, patrzył jakie są reakcje i potem wychodził i albo tam dementował te, które były źle oceniane, albo w ogóle się wycofywał i mówił, że nic takiego nie mówił. I ja myślę, że to jest ta gra, że Donald Tusk robi jeszcze testy różne a propos tego, co jak mogłoby wyglądać i dlatego nie zabiera głosu, żeby potem powiedzieć, ale ja przecież nie mówiłem, że Barbara Nowacka będzie ministrą od polityki społecznej, będzie menem. Rozumiesz? To jest bardzo sprytna strategia, która moim zdaniem... I dawkuje politycznie swoją obecność medialną. To jest, wydaje mi się, już potwierdzone w rozmaitych badaniach, że jak kogoś jest, przepraszam, medialnie zbyt dużo, to w pewnym momencie opinia publiczna odczuwa pewien przesyt. I to ja do tego zmierzałem, mówiąc właśnie ale jeszcze daleko jesteśmy i to jest w ogóle nowa dziedzina. Mówię o pewnej tendencji. No. Tendencja jest taka i w showbizie, na przykład to widać, kiedyś Doda była na pierwszym miejscu w internecie, potem nigdy się nie klikała. Czarek Pazura był wszędzie i sam mówił, że wyskakuje z każdej lodówki i potem nie miał przez lata nic do zrobienia poza chodzeniem na eventy z garnkami i tak dalej. No to oczywiście jest coś, co trzeba pilnować, ale moim zdaniem ci ludzie, którzy są wokoło Szymona Hołowni nie pozwolą na to, żeby on się tak rozmieniał na drobne.
potrzebne. Czy chociażby popularność Sanach, która kilka miesięcy temu za sprawą tego, że wypełniła wszystkie trzy stadiony do ostatniego biletu jako pierwsza artystka w Polsce, była na absolutnie na... To ona pobiła tako i podsiadłe? No jako kobieta. A, kobieta. No pierwsza nie, kobieta. No to była to... absolutnie tutaj na piedestale jako gwiazda, która pokonuje wielkie rekordy, a w tej chwili jest duża fala krytyki i takich prześmiewczych komentarzy za sprawą pewnej decyzji marketingowej, w którą się zaangażowała, takiej decyzji o charakterze, powiedzmy, gastronomiczno-spożywczym, nie reklamując, o co dokładnie chodzi. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Błażej Makarewicz. Dziennikarz śledczy Radosław Gruca. Zostawiamy was z prośbą o komentarze, o waszą łapki ocenę. W górę. Tak, łapki w górę, i subskrypcje. I pamiętajcie, czy Krystyna Pawłowicz i tego typu, no, jednak plujący hejtem zasługują na to, żebyśmy ich chronili. Może gdyby nie pluli hejtem, mieliby mniej powodów do obaw. Ja mam takie wrażenie jeszcze, przepraszam, bo już się prawie pożegnaliśmy, że w tym programie bardzo dużo na krytycznie na opozycji byliśmy skoncentrowani i to jakaś taka... Ale której opozycji? Bo my mamy taką paranoidalną sytuację. Tej opozycji, sytuację, która za chwilę będzie koalicją rządzącą. Bo tak chyba trzeba, co? I właśnie mam takie poczucie w tej chwili, jak bardzo zmieniły się czasy, a jednocześnie dalej wyznajemy te same zasady i wartości. Dużo się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, czyli każdej władzy patrzymy na ręce. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.